Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. W tym chciałbym się zająć podsumowaniem roku 2023 w Star Wars Galaxy of Heroes. Może przede wszystkim, jeżeli chodzi o grę, niż swoje konto, może na swoim koncie tak szybko przelecę tylko na końcu, ale przede wszystkim podsumować to, co wyszło w grze i jak to oceniam. Ocena będzie pod koniec filmiku i dajcie przede wszystkim też znać, co wy myślicie o roku 2023 w Star Wars Galaxy of Heroes. Czy to był dobry rok, czy to był słaby rok, co waszym zdaniem ewentualnie też było fajne, co było słabe. I przejdźmy od razu właśnie do oficjalnego forum Star Wars Galaxy of Heroes, gdzie tam można powiedzieć jest zachowane wszystko. Jeżeli chodzi o to, co wyszło po kolei, a więc zaczniemy właśnie od stycznia 2023 i dostaliśmy tam przede wszystkim Zori Bliss. Zori Bliss, której kit tutaj możecie w tej chwili zobaczyć. Świetna postać dla Resistance, naprawdę bardzo fajnie podciąga Team Fina i to jest teraz jeden z mocniejszych teamów, jeżeli chodzi o obronę w Grand Arenie. Territory Wars też ma swoje miejsce. Bardzo fajna postać. Warto, żeby każdy ją kiedyś tam zrobił. I generalnie to tyle, jeżeli chodzi o ten news. Później dostaliśmy admirała Trencha, który był dostępny w Conquestie, no i obecnie właśnie od niedawna jest w Proving Grounds, no, więc można powiedzieć długo czekali gracze Proving Grounds, żeby tego admirała Trencha zbierać, prawie rok. Wow. Strasznie, bo zaprezentowane było oczywiście w styczniu, chyba w lutym był pierwszy Conquest z nim, bardzo, bardzo fajna postać, ale do TW i do przede wszystkim obrony w Grand Arenie niespecjalnie wiele on znaczy, nad czym troszkę ubolewam, bo myślałem, że może troszkę więcej, chociaż czasami bywało, że pomógł. Następnie mamy TIE Defendera dodanego, jeden z najlepszych statków w grze. Moim zdaniem Handstud i TIE Defender to są najlepsze statki w grze. Świetny reinforcement, warto na pewno ten statek zrobić, bo jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny. I generalnie ja się zajmę takimi, jeżeli chodzi o podsumowanie tych postaci, takich mocniejszych, które dodawali, nie wszystkie, jak na przykład statek MK6. Interceptor, ale generalnie jeszcze przechodząc już do lutego, no to w lutym zaprezentowali nam producenci Tusken Chieftaina, który jak dobrze wiemy świetnie się prezentuje i prawie wszystkie teamy, nie licząc Galaktycznych Legend, wszystkie teamy, które uzyskają Termiter, ci Tuskeni są w ataku w stanie pokonać, w obronie też są naprawdę mega, więc no, początek roku był naprawdę mocny i tutaj właśnie mamy w lutym Road Ahead, które mamy co kilka miesięcy, no i tutaj był właśnie wzmocniona frakcja Tuskenów, bardzo fajne obrazki dali, takie ruchome, animowane, i potem właśnie Tusken Warrior, no i mamy dzięki temu całą piątkę Tuskenów. Informacje o Kryat Dragon Raid i tutaj przede wszystkim to, że zgłaszali im ludzie, że ten raid jest zbyt często i też trochę znudził się mi też chociażby. No i tutaj informacje o zmianie w raidach, przede wszystkim jakie będą, no i to, że jeden raid tylko będzie można w danej chwili odpalić. To było w sumie najważniejsza zmiana gdzieś tam w lutym. No i ekonomia w tych całych rajdach się zmieniła. No i podsumowanie, jakie rajdy są, w jakiej kolejności są grane, od najprostszego, czyli The Pit, do najtrudniejszego, czyli wtedy Krayan Dragon. No ważne były te zmiany, wiem, że długo pracowali nad nimi, ale ważne, żeby je zrobili i zrobili zmiany co do tych rajdów. I teraz system rajdów, jaki jest, myślę, wydaje mi się, że jest bardzo w porządku. Szczególnie właśnie po tym, jak wyszedł Speeder Bike Raid, to co tam jeszcze pozmieniali było ważne, chociaż wiem, że takie rzeczy dużo czasu zabierają i przez to inne trochę leżą, ale ważne, że te zmiany porobili. Potem dostaliśmy informacje o Heroes Journey Cal Kestis, dostaliśmy Jedi Knight Cal Kestisa później. Bo tutaj najpierw o tym w ogóle wprowadzeniu tego eventu dodatkowego, jakie
będą potrzebne postacie, czyli będzie Merin, Cal Kestis i Ciri Janda, no i potem dostaniemy Jedi Knight Cala Kestisa. I lecimy dalej, mamy marzec już, przeszło to bardzo szybko, no i tutaj wrzucenie do gry dodatkowego eventu dla nowych graczy, bo wtedy był trzeci sezon, jak też tutaj napisane, serialu Mandalorian, no i dla nowych graczy dali specjalny event, że można było odblokować sobie te postacie, kto ich nie miał. Bardzo fajna rzecz. Potem jeszcze takie coś zrobili z rebeliantami, tam Hera była, Kapitan Rex i jeszcze ktoś. Oby takich eventów robili w przyszłości więcej dla nowych graczy, którzy no nie mają tych postaci, a wiele to tak naprawdę im nie zmieni, ale zawsze da coś dodatkowego, jakieś dodatkowe postacie do wrzucenia do Grand Areny na przykład. Będąc dalej, w marcu dostaliśmy wymagania, jakie będą potrzebne do eventu Jedi Knight Cala Kestisa i dostaliśmy też informację, że dostaniemy dodatkową planetę w Territory Battles Rise of the Empire. I tutaj właśnie po kolei wymagania to był Cal Kestis, Ciri Janda, Merin, Tarful i Saw Gerrera, wszyscy minimum gear 12, ale no jeżeli chodzi o ten event, to oczywiście filmik już jest na moim kanale, to polecam, żeby Cala Kestisa zrobić na minimum gear 13, wtedy ten event jest dość prosty i szybko się Jedi Knight Cala Kestisa robi. Już niedługo, pewnie podejrzewam gdzieś w marcu, coś takiego, będzie ten event już na stałe, także każdy, kto będzie miał te postaci zrobione, no to będzie mógł event robić, a Jedi Knight Cal Kestis, bardzo, bardzo, bardzo dobra postać, każdy powinien ją zrobić, minimum na Relic 8 i nie ma gadania, po prostu. I dodatkowej tutaj, o właśnie o dodatkowej planecie, dostaliśmy tutaj informację, czy przede wszystkim o tym, że dodatkowy node dostajemy na bracę i jak zrobimy go, no to otwiera nam się Zepho, dodatkowa planeta. Ciekawa zagrywka, pytanie jak będą często oni to robić, bo jednak jedna dodatkowa planeta jeszcze ok, ale jak pojawi się tego nagle więcej, no to może być, o tutaj jest właśnie o tym Zepho, to może być problem, bo ciężko będzie to wszystko zrobić i zdobywać te gwiazdki. Zepho jeszcze jest ok, jak póki się nie ma jeszcze tych postaci tak wielu na Relic 9, ale jak będzie tych planet więcej, a na to się chyba zanosi, że w tym roku pewnie dostaniemy jakąś dodatkową, może to być troszkę trudne wszystko do zrobienia. Następnie już tutaj dostaliśmy kit właśnie tego samego Cala Kestisa, tego oryginalnego, zanim jeszcze wrzucili nam tego Jedi Knight Cala Kestisa, całkiem dobra postać do wrzucenia do Rey czy do Ciri Jandy, szczególnie w Grand Arenie. Potem dostaliśmy kit jeszcze w marcu właśnie Ciri Jandy, który jak się okazało jest bardzo dobry, dopiero niedługo kończy się jej Datacron, no zobaczymy co bez niego będzie ona warta, to się już okaże w całkiem niedługo, ale wydaje mi się, że cały czas to będzie średniej jakości team, który gdzieś tam cały czas będzie gdzieś tam w obronie czy w ataku. I tutaj mamy już końcówkę marca, gdzie dostaliśmy info o tej dodatkowej właśnie misji na bracę dla Cala Kestisa i Ciri Jandy. Ostatecznie się okazało, że z Calem Kestisem było ciężko walczyć, dopiero jak wyszedł Jedi Knight Cal Kestis, to ta misja jest opłacalna i właśnie jak będziecie robić, to raczej póki nie macie Jedi Knight Cala Kestisa, to nie róbcie tego nodu specjalnego na bratce. Potem dostaliśmy update do Conquest Passa, no wiadomo, że nie wszyscy go kupują, ale o tyle jest teraz fajnie, że po uzyskaniu z ankiety informacji od graczy, producenci zmienili, że troszkę więcej nagród jest w początkowych poziomach, nie tam na końcu, bo tam wcześniej to na końcu były najlepsze nagrody, teraz są na początku, no bo nie każdy do końca dotrze przecież, więc dobrze, że na początek trochę wrzucili ciekawych rzeczy, ale to informacja dla tych, co Conquest Passa kupują. Potem mamy kwiecień, no i kolejne Road Ahead, można powiedzieć tak co dwa miesiące dostajemy. No i oczywiście May the 4th, oczywiście jak zwykle w maju 4 no dostajemy dodatkowe
aczki i o nich tutaj było gadane, a potem mamy o update'cie do systemu rajdów generalnie. I co tutaj w ogóle było? Aha, tam chyba dodali po prostu więcej postaci. Nie, to po prostu było o tym rajdzie. Tylko co tutaj dorzucili? A w ogóle informacje o nim, o tym rajdziku. No tak, bo on dopiero wtedy wchodził, wchodził ten rajd, więc no mieliśmy go tak naprawdę kilka miesięcy, bo w listopadzie była zmiana, także trzeba się przygotować na to, że pewnie gdzieś w połowie roku może już dostaniemy nowy rajd, patrząc na to, że właśnie w maju na początku dostaliśmy tego smoczka, to trzeba być przygotowanym na to, że pewnie w połowie roku już będzie następny rajd. Ten rajd nudny był, tak szczerze powiedziawszy. Dobrze, że już się skończył, ale może przede wszystkim problem był w tym, że ten rajd był za często. Co 3 dni granie to naprawdę była zła decyzja, ale oczywiście potem co do tego pozmieniali. Następnie dostaliśmy wreszcie zakładkę z Fleet, gdzie mogliśmy sobie układać nasze statki. Och, jak długo żeśmy musieli na to czekać. Potem dostaliśmy statek dla Darth Malgusa. No oczywiście Darth Malgus jest teraz tylko w Proving Grounds. To jest troszkę problematyczne dla osób, które chcą Lewiatana odblokować. No i sam statek jest obecnie dostępny gdzie? Może przejdę do gry, bo już nie pamiętam nawet tego. Czy on jest w Hardach, czy gdzieś indziej był? Szczerze już nie pamiętam, bo tak długo go mam, że... Jest... Czy on był z Hardów, czy skąd? A, z Conquest Store. Aha, czyli on też był w Conquestie. A, no to... To ciężko nowym graczom go odblokować, chyba że wywali się naprawdę dużo, dużo kryształków. No to lecimy, co tutaj było dalej po dodaniu tego Fury Class. Mamy Merin, dodaną w kwietniu. O, wybaczcie, czy ja miałem dźwięk przełączony? Mam nadzieję, że nie, bo inaczej by wam plunkało przez ostatni czas, kiedy zerknę. Na szczęście wyłączony dźwięk. No to dobrze, słyszeliście tylko głos i muzykę. Dobrze, ale mniejsza. Mamy kwiecień, dorzucona była Merin. Ciekawa Night Sisterka, trzeba to przyznać. Bardzo fajnie, że dorzucona została i uzupełniła Team Night Sisters. No ale szczerze powiedziawszy, ani nie widzę za bardzo w obronie, ani w ataku tej Night Sisterki. Poza, można powiedzieć, Fatalem, który gdzieś tam próbuje coś z tych Night Sisterek zrobić, ale generalnie... Mogło być lepiej. O, jeden plus, że jak się podciągnie mocno te Night Sisterki, no niestety mocno to znaczy Relic 7, piątkę, to można wreszcie Secrets and Shadow zrobić event, czyli ten, w którym dostajemy dość sporo giru i części do relików. I to jest to. No kiedyś będę musiał zrobić, jak już podrobię sobie postaci pod raid pewnie i Darth Bane'a, to myślę, żeby te Night Sistery podciągnął, żeby ten Secret and Shadows wreszcie robić event. Później co dostaliśmy? Informacje o tym Fury Class, nowe Datacrony, jeszcze były w kwietniu. Czy coś tu było ciekawego jeszcze? Zmiany w TB, ale to mało interesujące. Tutaj nic nie było takiego ciekawego. Potem 9 maj, zmiana ekonomii w rajdach. Co oni tu pozmieniali z tą walutą MK1, MK2, MK3? Aha, że dodali więcej, no to samo, można powiedzieć, prawie taka sama zmiana jak w Conquest Passie, czyli dali troszkę więcej waluty za indywidualne ataki na początku, że dali troszkę więcej. No i to było też fajne, bo na początku troszkę więcej dostajemy i można gdzieś tą walutę sobie wykorzystać. To była... No, drobna, ale drobna zmiana. Potem właśnie tutaj dostaliśmy grawo o tej zmianie, że po prostu będziemy zyskiwać generalnie
więcej w Excelach sobie to poprzeliczali. Potem dorzucony został TIE Dagger, statek ważny oczywiście do Sithów i przede wszystkim do Leviathana. Potem kolejny Road Ahead na July i tutaj mamy informację o nowym kapitalu, którym był Leviathan. No i informację o jego umiejętnościach. W międzyczasie też dostaliśmy informację o nowej galaktycznej legendzie, no czyli w lipcu naprawdę dużo się działo, wakacyjny czas, a dostaliśmy nowy kapitał i dostaliśmy nową galaktyczną legendę. No i trzeba w sumie się spodziewać, że właśnie nowy kapitał dostaniemy i nową galaktyczną legendę gdzieś właśnie w lipcu. Już kryształków mam troszkę odłożonych, do lipca jeszcze kawał czasu, ale na następny kapitał bym chciał być bardzo gotowy. O, może tak. No i tutaj informacje o tym, jakie były postacie potrzebne i statki do samego Leviathana. No i tutaj było dość mocno, bo trzeba było mieć Darth Revana i Darth Malaka na Relic 9. No wcześniej była tylko jedna, czyli Radus. Na Relic 9 potrzebna postać, tutaj aż dwie. Potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć postaci na reliku siódmym i dwie na reliku piątym i poza tym statki na siedmiu gwiazdkach. I event jest taki sam jak do Executora czy Profundity, tak samo to wygląda. Jeden plus jest taki, że ten bonusowy tier dla Leviathana, gdzie zdobywam szardy od czwartej gwiazdki w górę, czyli piątą, szóstą, siódmą, jest bardzo prosty, na auto on generalnie idzie, nie trzeba się tak męczyć jak z Executorem czy w Profundity. To jest fajne. Potem oczywiście Leia Organa, galaktyczna legenda, no ale to była oczywiście tylko zapowiedź, ona chyba finalnie gdzieś tam we wrześniu weszła, czy w październiku, coś takiego, chyba wrzesień był. No i tutaj pierwsze postacie, jakie są potrzebne do tego, no i informacje tutaj zapowiadające jakiś nowy raid z Rise of the Empire, a już w lipcu była zapowiedź, a dopiero w listopadzie ten raid nam pojawił. No i tutaj dalej informacje o tej właśnie Leii Organie, gdzie będzie używana, czyli była w Conquestie, no dostała tam na szczęście nie aż tak bardzo ważne fity, tylko tam gdzieś na końcowych misjach, także było spoko. No Galactic Challenges, Datacrony, no i New Endor Escalation Tier. Dostaliśmy ten taki event, gdzie można było zbierać szardy Wicketa. To tam dostaliśmy tier dla Leii. On dość trudny jest, ale całe szczęście do zrobienia i tam zbieramy omikrony między 2 a 4, więc całkiem spoko. I Speeder Bike Pursuit Raid, i to był już sierpień. W sierpniu dostaliśmy informację o nowym rajdzie. No to kilka miesięcy było na przygotowanie, no i tutaj informacje o tym, jakie postacie będą w tym rajdzie dostępne. Tutaj gwiazdki dali do niektórych postaci, bo ich nawet nie było jeszcze w ogóle w grze. Generalnie ten rajd spoko, ale tu będzie pewnie jeszcze gdzieś informacja o tym rajdzie, może po drodze, a jak nie, może się skupię jeszcze chwilę na nim. Bardzo fajny rajd, z tego względu, że jest zupełnie inny niż do tej pory, co widzieliśmy w grze. Na szczęście 40 minut i zrobiony, można spokojnie powiedzieć, i raz na 6 dni. Bo jest 3 dni, potem przerwa gdzieś 2-3 dni i kolejny rajd, i fajnie, że jest tak rzadziej, bo nie nuży ta gra jak Smok poprzedni z Jabą, bo jednak tamten to wymęczył mnie rajd strasznie. Potem co dostaliśmy, kit do Leviathana, czyli jakie tam skille on ma, mogliśmy sobie sprawdzić, jak one wyglądają. No i przede wszystkim Ultimate jest naprawdę superancki. O, teraz właśnie widzicie. Naprawdę bardzo fajnie on wygląda.
więc można to zamknąć. Potem dostaliśmy Kapitana Drogana, jak wiemy on jest świetny, ale z Leją Organą, poza nią raczej taki średni. I potem mamy już październik i w październiku dostaliśmy Lightspeed Bundle. To są takie specjalne paczki, nie kosztujące zbyt drogo, poza może Starkillerem, którym dostajemy. Może właśnie pierwsze to jest dla Starkillera. jakie bundle są dla Starkillera, postacie, dla BB-8, dla Jedi Training Rey, galaktycznej legendy Rey, Radusa, dla jego kapitala Ship. Im niżej troszkę mamy szczegóły, natomiast świetne paczki, jak wspomniałem, tylko proszę nie róbcie, nie kupujcie tej paczki dla galaktycznej legendy Rey, jeżeli nie macie już wcześniej jakiejś legendy, ponieważ event cały dla Rey jest bardzo trudny i trzeba mieć bardzo mocne mody i warto bardzo mieć C-3PO, a on z tej paczki nie wypada, tylko trzeba osobne ewoki zrobić. I jak nie macie żadnej legendy, galaktycznej legendy do tej pory, proszę nie róbcie sobie i nie róbcie tej Rey, bo to jest bardzo zła decyzja. Ale w każdym razie, przechodząc niżej, to mam informację, że wszystkie paczki mają postacie na 7 gwiazdkach na poziomie 85. Relik dostają 5, postacie tylko, i Ability Tier 7 na 7 poziomie, czyli dla Starkillera dostaliśmy Dasha Rendara, Kyla Katarna, Mara Jade, Darth Talon. No i jak się po prostu wrzuci, kupi tą paczkę, to od razu można event Starkillera robić, bo już wszystko co potrzeba mamy. To samo jest z BB-8. Z Radusem już nie, ale mocno, bardzo mocno ta paczka dla Radusa pomaga. Jak ktoś myśli o Radusie, to warto się zastanowić nad tą paczką i zobaczyć, czego brakuje, bo pomaga, a wiemy, że Radus jest ciągle bardzo mocnym kapitalem. No i Resistance Lightspeed Bundle to jest paczka, która pomaga mocno, jeżeli chodzi o zbieranie Rey, ale nie ma tutaj wszystkiego, bo nie ma tutaj statków. Jak widzicie, są tylko postacie, statki trzeba sobie zbierać samodzielnie. Fajna paczka, ale jak ktoś ma już przynajmniej tego, nie wiem, SLKR-a, czy Jedi Mastera Luka i Starkillera, no to wtedy warto się tą paczką zainteresować i zbierać całą resztę i odblokować sobie Rey w bardzo przyspieszonym tempie. Ale kiedy ta paczka będzie następny raz, nie wiadomo. Kiedy producenci wpadną na pomysł, no to wtedy nam rzucą dopiero. Lecąc dalej, mamy informację o evencie dla Bo-Katan Mandalore, czyli tej Bo-Katan znanej nam przede wszystkim z serialu Mandalorian. No i tutaj mamy informację o postaciach potrzebnych do tegoż eventu, czyli Mandalorian, Beskar Armor, Relic 7, Paz Wisla Relic 7, IG-12 and Grogu Relic 7 i Kelleran Beck Relic 7. Sam jeszcze tego eventu nie zrobiłem, no bo on był tylko raz. No i to jest event taki z dość trudnych, więc no ten event polecam osobom, które mają co najmniej 5 galaktycznych legend, nie róbcie wcześniej, bo trzeba tam naprawdę dobre mody, no i wiadomo, no trzeba 4 postacie mieć na Relic 7, a Mandalorian Beskar Armor ma swój event, Hero Journey, o tak się chyba on nazywa, i trzeba go jednak mieć i zrobić. Event dość trudny, szczególnie tam z jeden z tierów, i trzeba mieć naprawdę dobre mody, żeby go zrobić, ale sama postać jest mega, chyba lepsza nawet niż Starkiller, taka aż jest dobra. Potem mamy informacje o tym, że będą coś zmieniać w Grand Arenie Championship, żeby po prostu więcej osób było w Kyberze, ale tak szczerze powiedziawszy, nie bardzo widać tutaj zmian co do tego. I tutaj właśnie, że od listopada będzie po prostu formuła nieco zmieniona, ale moim zdaniem te zmiany są bardzo, ale to bardzo kosmetyczne, bardzo niewiele zmieniają. I mam nadzieję, że jeszcze przysiądą do tego i coś tam zmienią, bo coraz mniej ludzi jest w Kyber 1 i ludzie po prostu z Kybera wypadają, bo co sezon są zabierane punkty i słusznie, że to jest, ale potrzebne są zmiany, jakiś reset, powiedzmy raz w roku dla wszystkich,
i zdobywanie na nowo rankingu. W innych grach istnieje coś takiego, chyba w Dota 2 chociażby, a resztę no nie gram w Valoranta i tak dalej, więc nie wiem jak tam ranking akurat działa, ale w każdym razie bardzo mocno przydałby się reset przynajmniej raz w rok. W sumie to nie pierwszy rok, gdzie o tym mówię. Mam nadzieję, że jeszcze przyjrzę się Grand Arenie i coś tam pozmieniają. Potem mamy informację o nowym evencie, który został dodany. On nazywa się Ultimate Journey. I dodany został event, gdzie potrzeba mieć galaktyczną legendę minimum na relik 7. I wtedy możemy sobie zagrać dany tier dla danej galaktycznej legendy. Każda galaktyczna legenda, która jest w grze, ma swoją po prostu tam misję i za wygraną otrzymujemy Legend Tokens, które możemy wydawać w sklepie specjalnym o tej samej nazwie. I tam możemy kupywać omikrony, postacie, które są w Proving Grants i gear tam też jest i chyba te części do kalibracji modów. Bardzo fajny event, niektóre tiery są trudne, niektóre są bardzo proste. Na moim kanale wszystkie już prawie są tiery, tylko kwestia zostaje znaleźć miejsce na opublikowanie tych, których akurat w tej chwili nie ma, bo już na YouTubie są, tylko nie chcę wielu filmików naraz wrzucać, ale już niedługo będą wszystkie na moim kanale. Fajnie, że to dodali, no nie da się tego simować, ale można spokojnie pograć, jak już się ma odpowiednie postaci, to tam bez problemu widzą te tiery, no i dodatkowe miejsce można powiedzieć nam dalej do tego, żeby zbierać przede wszystkim omikrony. Ale o tym evencie więcej na moim kanale na YouTube, tam mówię też o tym, jest specjalny osobny filmik dla sklepu, co tam w sklepie kupować. I przechodzimy dalej, tutaj listopad, mamy prezentację już rajdu, no i on za chwilę dosłownie ruszył, informacje o tym skąd inspiracja co do tego rajdu, bardzo fajny on jest z tego względu, że tak jak wspominałem już chwilę wcześniej, mamy tutaj zupełnie inną mechanikę niż normalnie w Star Wars Galaxy of Heroes. Można powiedzieć, że takie pseudo pojazdy, które kiedyś chcieli wprowadzić, ale porzucili pomysł, no i sobie ścigaczamy, po prostu latamy, no może bardziej używamy skilli i pokonujemy przeciwników na Endor. Bardzo fajny rajd, mi się podoba, przede wszystkim fajna ta zmiana, że ten rajdy są rzadziej, nie nuży tak ten rajd. I jest spoko, ja jestem za tym rajdem, on generalnie trzeba tam sporo relików porobić, ale te reliki zwracają, bo nagrody są całkiem spoko. I tutaj mamy już 1 grudnia i zapowiedź Darth Bane'a. I Darth Bane został dorzucony do Conquestu, jeszcze go nie można odblokować, dopiero w lutym będzie kolejny Conquest, gdzie odblokujemy Darth Bane'a. No i sam czekam, co to z tą postacią będzie. Oczywiście to będzie postać przede wszystkim dla Sith Eternal Emperora. No tutaj dostaliśmy zapowiedź, ale jak to będzie finalnie, przekonamy się dopiero. Potem dostaliśmy jeszcze w grudniu Lightspeed Bundle dla Mandalorian Beskar Armor, więc można sobie dokupić. Jest tutaj informacja o koszcie, czyli 20 dolców. Nie wspominam o cenie tamtych wcześniejszych Lightspeed Bundle, poza tym, że Starkiller chyba około 250 zł aż kosztował. Niektóre chyba kosztowały około 60 zł, ale nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć z jednej prostej przyczyny. Nie mam dostępu do tych paczek, ponieważ prawie wszystko z nich mam, więc tak to wygląda po prostu. Czy tą paczkę do Beskara warto kupić? Raczej nie. 20 dolców to nie jest jakoś super tanio, a jednak te postaci teraz wypadają dość szybko, no chyba, że ktoś chce sobie przyspieszyć, na przykład, nie wiem, do zebrania tej postaci, albo przede wszystkim do tego, żeby zbierać Razor Cresta, no wtedy ma jakiś sens zakup tej paczki, ale ona już była, nie wiadomo kiedy będzie i czy w ogóle kiedyś będzie, więc to trzeba mieć na uwadze. No i cóż, końcówka, połowa grudnia, potem już się nic ważnego nie działo, no zdjęcie dostaliśmy Darth Bane'a, jak on będzie wyglądał, czyli ten Darth Bane, który, jeżeli dobrze sobie przypominam, był zaprezentowany w jakichś tam urywkach w serialu Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów.
w tej takiej właśnie formie z maską. O, więc tak będzie też wyglądać w grze. Jaki on będzie? Myślę, że całkiem niezły. Nic, przejdźmy może do samej już gry. No i cóż, w tym roku, no to generalnie wiecie, że co niektórzy, że konto sobie zmieniłem. No i ale oczywiście, co w tym roku przybyło, no to najważniejsze Leia Organa jest na koncie jako galaktyczna legenda. Statki mam prawie wszystkie, Maruder tylko do zbierania, a tak to całą resztę wszystkie. No i tak jak mówiłem, TIE Defender tą najmocniejszym statkiem jest. Galactic Power 11 700. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać za rok. No i cóż, no najważniejsze, no to ta Leia Organa była zrobiona. No nie mam Bo-Katan Mandalore, ale generalnie jestem zadowolony, że jeszcze na starym koncie w tym roku udało mi się znaleźć czas na to, żeby Doktor Apry odblokować, bo długo jej nie miałem, wreszcie mam. Generalnie, jeżeli chodzi o samą Doktor Apry, to polecam ją robić jako ostatnią postać w Journey Guide, serio, ostatnią postać w Journey Guide, nie wcześniej, czyli nawet jak zrobicie dopiero sobie Bo-Katan Mandalore, to wtedy dopiero róbcie Doktor Apry, bo nie ma sensu wcześniej, taka jest smutna prawda o tej postaci, więc nawet Bo-Katan Mandalore zróbcie wcześniej przed Doktor Apry. I cóż, może jeszcze przejdźmy do podsumowania tego roku i zostanę sobie przy tym fajnym zdjęciu Dartha Bane'a. Moim zdaniem to był dobry rok dla Star Wars Galaxy of Heroes. Widzę w komentarzach waszych i wyświetleniach, że sporo nowych graczy przybyło w zeszłym roku, więc co powiedzieć innego, jak gra w poprzednim roku rosła. W 2022 kurczyła się ilość graczy, a w 2023 podrosła, chociaż wiadomo dlaczego, ponieważ przede wszystkim były seriale, tak? Był Mandalorian, była chyba końcówka Księgi Boby Fetta, no i była przede wszystkim Ahsoka, więc zainteresowanie Gwiezdnymi Wojnami, nowymi graczami podrosło, więc nie ma co się łudzić, przede wszystkim dlatego przybyło nowych graczy. Zobaczymy, jaki będzie 2024. Na pewno nas czeka nowa galaktyczna legenda, nowy kapital i nowy raid. A co oprócz tego? Wyjdzie nam zobaczyć. Dajcie znać, co myślicie o 2023 w Star Wars Galaxy of Heroes i co myślicie ewentualnie było najfajniejsze w 2023 moim zdaniem. No dodanie Bo-Katan Mandalore, bo jest mega mocna. No i Speeder Bike Raid, no i o w ogóle zmiany w rajdach zdecydowanie na plus oceniam najbardziej. I mam nadzieję, w 2024 będą jakieś zmiany w Grand Arenie, na to mocno liczę. Bo przydałoby się, bo wiem, że też narzekacie niektórzy, że na jakie ludzi trafiacie. Macie, nie wiem, 2 miliony, trafiacie na gościa, co ma 7. No i co możecie takiemu gościowi zrobić? Często nic. No i przede wszystkim to, że ludzie z rank spadają w dół. To powinno CG zainteresować, bo to zawsze demotywuje. Demotywuje, jak spada się, a nie do końca z twojej winy. To wszystko jest tylko przez to, że co sezon zabierają ci punkciki. Ale to na co liczę w przyszłym roku. Dajcie znać, jeszcze raz mówię, co wy myślicie od zeszłym roku i na co liczycie w tym, który trwa. No i co, to tyle i widzimy się w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.